Jeden z uczniów podchodzi do Jezusa i zadaje mu bardzo ważne pytanie dotyczące życia duchowego i tego wszystkiego, co z tego życia duchowego ma wynikać w konkretnych postawach w codzienności. Dzisiaj właśnie tym się zajmiemy, więc najpierw idziemy pokłonić się naszemu Panu Jezusowi. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, człowiek i po śmierci żyje w potomkach, w dobrych i złych czynach, w pamięci ludzkiej. Tak czytamy w sumie teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Te ostatnie nasze dni to przywoływanie świętych i błogosławionych, którym bardzo mocno w serce wkładałeś kwestie wieczności, kwestie bycia przygotowanym na przejście. To jest przecież, Panie, misja Kościoła. Trwać w taki sposób i przygotowywać swoje dzieci, aby paruzja, Twoje przyjście nie było zaskoczeniem, aby było czasem, w którym w końcu przejdziemy do miejsca, które obiecałeś przygotować dla wszystkich nas. Dzięki Ci, Jezu, za to, że jasno pokazujesz nam drogę, że kochasz nas i nigdy nas nie zostawiasz. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że zrywasz wszelki lęk przed śmiercią, ponieważ śmierć nie jest najgorszą rzeczą, która może nas spotkać. Śmierć wieczna już tak. Wtedy Piotr przyszedł do Jezusa i zapytał Go: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Ten temat jest dziś szalenie aktualny i szalenie na czasie, dlatego że tak wiele osób, które w tych ostatnich dniach straciły wszystko, tak wiele osób jest poruszonych i doprowadzonych do skraju wytrzymałości psychicznej. Tak wiele osób przeżywa gniew wobec tego, co się stało. Miliony ludzi, bo mówi się o 10 milionach Ukraińców, którzy doświadczyli bezpośrednio inwazji wojsk radzieckich, to przecież ich serca dzisiaj są najbardziej narażone na nienawiść i na to, by złem odpowiedzieć na zło. By, krótko mówiąc, dołożyć do tej spirali zła właśnie to. Największy problem polega na tym, że wielu spośród nas, także rozważających ten fragment, myśli, że przebaczenie to jest brak przebaczenia, przepraszam, to jest ukaranie osoby, która dokonała jakiejś inwazji na nas. Nic podobnego. Kiedy poczytamy chociażby najprostszą psychologię, najprostsze opracowania na ten temat, to widzimy, że brak przebaczenia uderza przede wszystkim w nas. Brak przebaczenia powoduje, że to człowiek najpierw cierpi, ten, który idzie z tym brakiem przebaczenia. I zobaczcie, chociaż Jezus nie używa żadnych słów psychologicznych, to tak naprawdę pokazuje, że przebaczenie ma pomóc przede wszystkim nam. I nie można nie pamiętać o tym, że przebaczenie jest decyzją woli człowieka. Czyli to ja podejmuję wobec osoby, która mnie skrzywdziła, decyzję: ja Tobie wybaczam. Ta decyzja niejednokrotnie będzie musiała być powtarzana w różnych momentach, bo najróżniejsze sceny będą nam się przypominały. Wiem to sam po sobie, kiedy doświadczyłem ogromnego cierpienia w moim życiu i właściwie gdzieś moje serce było strasznie skamieniałe. Od momentu, w którym powiedziałem: tak, chcę przebaczyć, łzy płynęły mi bardzo obficie i nie umiałem sobie początkowo poradzić nawet z tym moim chcę przebaczyć, nie czując tego, że gdzieś to jest na poziomie serca, to Bóg właśnie tę decyzję traktował poważnie. To znaczy mógł zacząć uzdrawiać moje uczucia i emocje.
chociaż uczucia i emocje nie mają wartości moralnej, to trzeba powiedzieć, że wielokrotnie słyszymy, serce mnie boli z powodu tego cierpienia. Przebaczenie nie jest zapomnieniem, ale także nie jest rozpamiętywaniem. Każdy moment, w którym przypominasz sobie cierpienie, tobie zadane, jest tak naprawdę twoim podobieństwem do Jezusa. Jest twoją przepustką do nieba. Natomiast kiedy ty przebaczasz, czyli odpowiadasz dokładnie na słowa Jezusa, nie kilka razy, co znaczyło siedem w tym rozumieniu ówcześnie panującym, tylko 77, czyli nieskończenie wiele razy, albo jeszcze inaczej, jak możemy to przetłumaczyć, tyle, ile będzie potrzeba, to w tym momencie tak naprawdę wchodzisz w jakąś tajemnicę miłosierdzia. Twoje serce staje się czulsze, bardziej wyrozumiałe. I wiecie, wiele razy mówiłem o różnych przykładach tutaj na naszym kanale, pokazujących, co powodowało przebaczenie, ale także co powodowało niezrozumienie tego, że przebaczenie jest tak istotne, łącznie z chorobami, które przychodziły do człowieka, dlatego że on gdzieś tak w swoim sercu się zasklepił. Ale mam też doświadczenie jednych z rekolekcji w więzieniu, w których posługiwałem, i pamiętam tam rozmowy z więźniami, które wręcz mnie przeraziły. Nie wiem ostatecznie, jak się to skończyło, dlatego że te rozmowy przed doświadczeniem bezpośredniej ingerencji, bo tak chciałbym powiedzieć, Pana Boga wobec tych, którzy tam byli zgromadzeni, no nie wyglądały za specjalnie dobrze. Więźniowie, z którymi rozmawiałem, w pewnej chwili zaczęli się dzielić tak bardzo prostolinijnie, że oni chcą skrzywdzić tych, przez których tutaj się znaleźli. Pamiętam i mam przed oczami mężczyznę, który powiedział, przychodząc na rozmowę, że on tutaj siedzi od 15 lat niewinnie. Zadałem mu pytanie, no to jak to? Wymiar sprawiedliwości się pomylił, że pan tutaj siedzi za kogoś? A on powiedział mi wtedy, proszę księdza, moi koledzy tego człowieka kopali, bili, ja go tylko trzymałem. Rozumiecie to, co teraz mówię? Ja go tylko trzymałem. I pamiętam ten moment, w którym on powiedział, nienawiść mnie trzyma przez te 15 lat, kiedy wyjdę, ja ich zabiję. Zacząłem nieporadnie tłumaczyć, że właściwie to jest odwrócenie tego wszystkiego, co mamy w Ewangelii. Powiedziałem wam, że nie wiem, jak ta sytuacja się skończyła, ponieważ wtedy w czasie tych rekolekcji posługiwałem razem z ojcem Jamesem Maniakalem, który na tamten czas miał charyzmaty stygmatów na rękach. I na jednej z mszy świętych, na której więźniowie nie wierzyli, i to byli właśnie ci więźniowie, te charyzmaty, te rany na rękach się otworzyły, wypłynęła z nich krew. W czasie przeistoczenia, w czasie mszy świętej, którą wspólnie odprawialiśmy, i widziałem ogromne poruszenie wśród więźniów. Ta krew wypłynęła na ornat, on próbował to schować, ukryć, nie dało się. Dalsza część tych rekolekcji już nie była taka, jak do tego momentu. Więc wierzę, że nawet ten człowiek, z którym rozmawiałem, którego dzisiaj pokazywałem ci jako człowieka szalenie zranionego, mógł wtedy zobaczyć, że Bóg go woła, kocham cię, moja miłość jest większa. Przebaczenie, choć nie jest łatwą rzeczą, jest zaproszeniem, które mamy każdego dnia czynić naszym udziałem, klękając, stając do wieczornej modlitwy, by powiedzieć Bogu, tak Boże, wobec tych wszystkich sytuacji przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. Przebaczam także sobie, ponieważ Ty przebaczyłeś mnie na drzewie krzyża. Więc by to przebaczenie działało, o czym mówi dalsza część dzisiejszej Ewangelii, zapraszam was do tych aktów przebaczenia, decyzji woli. Skoro decyzja jest w oparciu o wolną wolę, a wolna wola jest rozumnym chceniem, to rozumnie chciejmy. Chciejmy? Tak.
Niech was błogosławi, broni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. YouTube'owe ogłoszenia duszpasterskie. Jeszcze dzisiaj, kochani, nasza wspólna modlitwa drogą krzyżową o godzinie 23 na kanale. I prosimy was o modlitwę za misje święte, które prowadzimy wręcznie. No i oczywiście w komentarzach dzisiaj zachęcam do modlitwy przebaczenia z naszych serc. Zapraszam też do lajkowania, polubiania i kolejnego filmiku. Pa!